Ostatnio bardzo dużo manewruję w tematach organizacji, które znajdują się w fikcyjnym świecie fundacji SCP. Szczególnej uwadze poddaję Kościół Zepsutego Boga, jak pewnie zauważyliście, ale czegoś wśród tych wszystkich informacji nam brakuje. Mianowicie, czym jest ten cały Zepsuty Bóg? Wiemy, że w mitologii Kościoła Zepsuty Bóg, Mekhane, stworzył świat i dał ludziom intelekt, a jego wyznawcy dziś próbują połączyć jego zepsute części na nowo. A co gdybym wam powiedział, że tak naprawdę znajduje się on cały czas w posiadaniu fundacji SCP? Ja jestem Pio, a przed wami pierwsza z dwóch części historii o SCP-001 – Zepsuty Bóg. Tak, dobrze słyszycie, niestety muszę podzielić ten materiał na dwie części, bo tak dużo jest tej historii, a chcę ją opowiedzieć tak dokładnie jak tylko mogę. Dlatego już zawczasu przypomnę ci, żebyś zostawił pozytywną ocenę pod tym filmem i skomentował go. To pokaże mi, że warto robić drugą część i opowiadać tę historię do końca. A poza tym naprawdę dodaje mi to motywacji. Dzięki, że jesteście. Może nie wierzę, że się zniżam do takiego poziomu, ale naprawdę to pomaga. Wracając. Jak zapewne pamiętacie, SCP-001 ma być tajny i ukryty przed zwykłymi pracownikami. Dostęp do informacji na jego temat mają tylko odpowiedni personel i Rada O5. Jakby tego było mało, SCP-001 nie jest jednym raportem, a wieloma propozycjami tego, czym jest 001 naprawdę. Każdy użytkownik może napisać swój obiekt 001, ale to wymaga naprawdę dużego wkładu pracy. Czasem tak wielkiego, że samemu po prostu nie da się tego zrobić. Tak też stwierdzili Twisted Gears i DJ Cactus, użytkownicy, którzy są autorami tego konkretnego raportu 001. Obiekt ten posiada niespotykaną dotąd klasę Maxur. Czytamy, że powstała ona w 1981 roku, do którego fundacja sądziła, że SCP-001 jest już nieszkodliwy i posiada klasę zneutralizowane. Niestety desygnacja ta okazała się błędna i tak oto powstała klasa Maxur, która po arabsku oznacza zniszczony. Co dokładnie znaczy ta klasyfikacja, dowiemy się niedługo. Na początku raportu widnieje ostrzeżenie przed dostępem do dokumentu i przed agentem memetycznym. W tym wypadku jest to obraz, który, jeśli nie masz odpowiednio zaszczepionego umysłu, zabije cię, gdy tylko na niego spojrzysz. Takiego samego systemu fundacja używa przy ochronie wszystkich innych dokumentów SCP-001, a także przy wielu innych okazjach. Po otrzymaniu dostępu ukazuje nam się ów agent memetyczny i, jeśli nie jesteś członkiem Rady O5, a go zobaczysz, przykro mi, nie żyjesz. Sam obraz przedstawia rury i mechanizmy, a przeplatają się na nim napisy typu apoteoza, apotheosis i żelazna rózga, iron scepter. Apoteoza jest procesem stawania się bogiem, a rózga żelazna nawiązuje do 12 rozdziału Apokalipsy Świętego Jana, wersetu 5, który mówi o nadejściu syna z niewiasty obleczonej w słońce, który będzie wszystkie narody pasł właśnie wspomnianą rózgą żelazną. Po tym dość niepokojącym i zakodowanym wstępie przechodzimy do specjalnych czynności przechowawczych. Dowiadujemy się w nich, że SCP-001 w całości składa się z wielu anomalnych obiektów, jednak są one opisane w osobnych artykułach i należy pomijać w nich to, że są powiązane z SCP-001. Informacje te mają zostać przemilczane, a wszystkie obiekty nigdy nie mają zostać połączone. To właśnie oznacza klasa Maxur, obiekt, który przechowywany jest tylko poprzez rozdzielenie jego części i trzymanie ich z dala od siebie. A konkretniej z dala od ich rdzenia, który znajduje się aktualnie nieaktywny i zatopiony gdzieś pod wodą, gdzie ma pozostać zabezpieczony. W okolicy tych wód zakazuje się pływania, połowów ani nurkowania, a jeśli ktoś zapuści się w tamte tereny, ma zostać poddany działaniu środków amnezyjnych. Czyli wszystko standardowo, nikt o nim nie może wiedzieć i tyle. Jeśli natomiast obiekt się przebudzi w jakikolwiek sposób, fundacja ma wysłać do niego wszystkie mobilne formacje operacyjne z ośrodków 27, 44, 90 i 101, czyli praktycznie całą małą armię. To oznacza, że cokolwiek potrafi SCP-001, po złączeniu w całość jest to bardzo niebezpieczne. Dalej czytamy, że takie wydarzenie w dzisiejszym świecie może doprowadzić do scenariusza klasy SK, Zepsutej Maskarady, w której fundacja musi się ujawnić światu, żeby powstrzymać 001. A jeśli to się nie uda, doprowadzi to do końca świata klasy XK. Raport wskazuje specjalnie frazę w dzisiejszym świecie, co może oznaczać, że miało to miejsce już kiedyś w przeszłości. Specjalne czynności przechowawcze są zakończone poleceniem, aby działające części SCP-001 nie znalazły się pod żadnym pozorem w promieniu 20 km od obiektu. Świetnie, czyli to coś ma jeszcze działające fragmenty. Przejdźmy do opisu. SCP-001 to zbiór anomalnych obiektów, które kiedyś zostały połączone w jedną ogromną mechaniczną istotę przez członków Kościoła Zepsutego Boga w roku 1942, niedaleko La Paz w Meksyku. Czy to oznacza, że ich zadanie w końcu się udało?
Czy w 1942 Kościołowi udało się na nowo złączyć wszystkie części zepsutego boga, McHane? Do obiektów, które zostały ku temu celowi użyte, zaliczamy SCP-217 – mechaniczny wirus, SCP-1139 – zepsuty język, SCP-882 – maszynę i niektóre części SCP-629 – pana mosiężnego. Raport mówi, że to niepełna lista, jednak możemy się domyślać, że pełna lista obiektów znajduje się zapewne na SCP-Wiki pod tagiem Kościół Zepsutego Boga i tych działających fragmentów jest o wiele więcej. Nie musimy znać ich wszystkich. Póki co wystarczy, że przypomnę wam, czym jest SCP-882, bo będzie to bardzo ważne. SCP-882 to machina złożona z trybików i skomplikowanych mechanizmów, która pragnie pożerać metal, a im więcej go wchłonie, tym bardziej się powiększa, jednocześnie wpływając na umysły wszystkich dookoła, tak, że ci chcą dokarmiać ją jeszcze bardziej. Aktualnie trzymana jest pod wodą w jednej z placówek fundacji, a rdza, która ją pokrywa, hamuje jej anomalne efekty. Zapamiętajcie to dokładnie, bo ten fakt przyda się później. Tak więc członkowie Kościoła Zepsutego Boga chcą na nowo stworzyć McHane, a jak wiemy w fikcji, tworzenie Boga zawsze jest dobrym pomysłem. Nie do końca. W raporcie czytamy, że po aktywacji SCP-001 zaczął przyłączać do siebie wszystkie anomalne obiekty z metalu, co doprowadziło do wielu zniszczeń na terenie zachodniego Meksyku. Nikt o tym nie pamięta, bo sytuację zażegnano, a fundacji udało się wymazać wszystkim wspomnienia. Było to największe użycie środków amnezyjnych w historii całej fundacji. Większość części SCP-001, artefaktów Kościoła Zepsutego Boga, zabrano do ośrodków fundacji na badania. Jednak główna nieaktywna jego część, ta o której wspomniałem wcześniej, znajduje się na dnie Zatoki Kalifornijskiej. Raport podaje nam nawet dokładne koordynaty jej położenia. Ale jak do tego doszło? Co się wydarzyło? Wszystko tłumaczą nam dodatki. Pierwszy z nich to notatka ojca Jorge Castillo z 1945 roku, najpewniej będącego kapłanem Kościoła Zepsutego Boga. Opowiada o tym, jak pierwszy raz zobaczył ten obiekt, zlepek metali, tłoków i trybików. Mówi, że widział w nim coś więcej niż w innych artefaktach, ale też, że wpływał na niego zupełnie inaczej niż one. Kreatura przemawiała do niego w myślach obrazami, impulsami. Mówił, że zamiast wywoływać u niego pozytywne uczucia, artefakt sprawiał, że ojciec był zaniepokojony. Nie czuł przymusu go wielbić, czuł tylko niepohamowaną chęć rośnięcia w siłę swojego Boga. Machina przyłącza do siebie klucz francuski i zaczyna się powoli poruszać. Kultyści okrzyknęli: "Nasz Bóg jest naprawiony!" Jednak Jorge wiedział, że to nieprawda. Więcej ich już nie zobaczył. Kreatura. Niemyśląca. Impuls. To nie są słowa, których użyliby wyznawcy Kościoła do określenia McHane. McHane jest logiczny, myślący, bez zepsucia jej instynktu. Te słowa są określeniami przeciwieństwa McHane, Yaldabaoth, bogini sarkistów, matki instynktu i pradawnych impulsów. Przeciwieństwo wszystkiego, za czym stoi Kościół Zepsutego Boga. Z tą maszyną było coś nie tak. Dalej mamy wywiad z ubiegłego dziesięciolecia, z roku 2007, czyli praktycznie 60 lat po wydarzeniach z Meksyku z SCP-001. Wywiad przeprowadzony został z członkinią FBI, konkretnie sekcji UU, zajmującej się sprawami anomalnymi. Napotkała nietypową kobietę z łańcuchami zamiast włosów, która przedstawiła się jako członka grupy zwanej Inicjatywa Horizon. Chciała od niej odebrać anomalne przedmioty, które FBI zdobyło od Kościoła Zepsutego Boga. Konkretnie jednak zależało jej tylko na pewnym metalowym pudełku, które brzęczało i buczało. Nikt nie wiedział jednak, czym ono było. Agentka nie chciała oddać żadnego z artefaktów, bo nie ufała kobiecie i tak naprawdę nie wiedziała, dla kogo pracuje. Ta jednak w jakiś dziwny sposób wywołała przerażającą wizję w umyśle agentki, celem przekonania jej do oddania pudełka. Agentka doznała uczucia spadania, ujrzała wielkie dwa trybiki, kiedyś złączone, teraz rozdzielone, poczuła się jednością z planetą, która wydawała się dla niej być jedną wielką maszyną w tamtej chwili. Po wyjściu z tego stanu pokornie oddała pudełko kobiecie z łańcuchowymi włosami i nie wspomniała o tym wydarzeniu nikomu z FBI. Zapamiętajcie to wydarzenie, bo będzie ono ważne w późniejszych częściach historii. Następny dodatek to przesłuchanie byłego kapłana Kościoła Zepsutego Boga, który mówi nam trochę więcej o artefaktach użytych do stworzenia McHane. Opowiada o tym, jak Robert Bumaro, przywódca Kościoła, używał agentów mogących wyczuwać anomalne obiekty, nawiązujące do ich religii, aby znaleźć je i połączyć. Wielu z nich poświęcało życie we wczesnych stadiach eksperymentów, które miały ulepszać i zmechanizować ich ciała. Dzięki temu znajdowali coraz to więcej części Zepsutego Boga. Same z siebie funkcjonowały dobrze, ale połączone nie dawały efektów. Potrzebowali czegoś więcej. Serca. Dasz sercu kończynę, a Bóg będzie miał kończynę. Jednak to serca właśnie nie mógł znaleźć Bumaro.
więc po wielu namowach zdecydował się sam je stworzyć. Kapłan nie wie, z czego zostało ono zrobione, jednak wie, że to nie było nic dobrego. Ofiary z anomalnych artefaktów, wiedzy mekhanitów, a także z ludzi. Ofiary z ludzi. To znów kompletnie sprzeczne z doktryną Kościoła Zepsutego Boga, mam rację. To znów ich kompletne przeciwieństwo. To nie było serce Boga, agencie, tłumaczył kapłan. To było coś zupełnie innego. W kolejnym dodatku mamy transkrypt wideo z 1942 roku. SCP-001 wyczołgał się powoli ze zniszczonego garażu. Wysypują się z niego fragmenty metalu, a humanoidalna machina wytacza się na asfalt, rozrzucając i połykając stojące jej na drodze samochody. Porywa rynny z pobliskich domów i wciska je w siebie. Tymczasem cywile próbują uciec, jednak część z nich pada rana natrafiona fragmentami szkła, bądź przebita rozrzuconym metalem. Część SCP-001, przypominająca ludzki kręgosłup i klatkę piersiową, odczepia się od głównej masy i rusza w poszukiwaniu większej ilości pokarmu. Metalowy humanoid podnosi cywila, który wydaje się być martwy, i również go pożera. Zepsuty Bóg chłonie wszystko, co znajdzie się na jego drodze. Nie zachowuje się jak mekhan, zachowuje się jak bestia, która połyka i trawi bez namysłu. Jest już tak duży, że jest niezdolny do poruszania się na dwóch nogach. Z jego wnętrza nagle wychodzą trzy zjedzone wcześniej osoby, teraz wyglądające na zarażone SCP-217, wirusem mechanicznym usprawniającym ich ciała. Pierwszą jest kobieta z łańcuchami wystającymi z głowy, potrząsająca drugą, martwą osobę, a trzecią mężczyzna z trybikami na całym ciele, próbujący popełnić samobójstwo od razu, gdy zdał sobie sprawę z potwornej przemiany. Bezskutecznie. Pamiętacie kobietę z łańcuchami zamiast włosów ze wcześniej, która odebrała pudełko z tajemniczym artefaktem w 2007 roku? Tak, dobrze łączycie fakty. Najpewniej tak właśnie powstała. Dalej czytamy rozmowę Roberta Bumaro, jednego z jego agentów, który zajmował się karmieniem ich Boga tuż przed wypuszczeniem go na wolność. Bumaro dopytuje się, jak idzie praca, zaznaczając, że muszą się pospieszyć, bo mimo że fundacja jest aktualnie zajęta trwającą II wojną światową w Europie, to niedługo mogą zacząć zauważać reanimację mekhane. Agent jest zaniepokojony. Przeraża go to, że nie mogą nasycić maszyny, że pożera ona swój własny dom i że nie można się z nią skomunikować w żaden sposób. Daje znać, że odnotowano aktywność fundacji w okolicy Meksyku i że powinni uważać na swój schron, w którym posiadają ponad 100 innych anomalnych artefaktów, które muszą dać mekhane jako pokarm. Wyraża swoje wątpliwości i przerażony mówi, że to chyba nie jest dobry pomysł. Zaślepiony Bumaro jednak nie chce słuchać jego narzekań i zarzuca mu brak wiary. I tak jak Ikar ze swoją pychą miał dowiedzieć się niedługo, jak bardzo się mylił. Co wydarzyło się później? SCP-001 szaleje w miastach i niszczy wszystko na swojej drodze, a niebo zachodzi czarnym dymem tak, że nie widać już jego błękitu. Czy to koniec świata? Czy SCP-001 udało się w końcu pokonać? Niestety, muszę podzielić ten materiał na dwie części. Druga część pojawi się już niedługo na kanale i odpowiem wam tam na wszystkie pytania. Tymczasem, jeśli film ci się spodobał, zostaw pod nim pozytywną ocenę i komentarz, a tym prędzej wrzucę kolejną część na kanał. Oczywiście, jeśli jesteś tutaj nowy i spodobała ci się forma filmów, to zostaw subskrypcję i dzwonek, a nie ominą cię kolejne historie z przerażającego świata Fundacji SCP. To była pierwsza część historii o Zepsutym Bogu, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.